Dziękuję bardzo. Witam jeszcze raz wszystkich bardzo serdecznie. Powiem wam, że jestem teraz w takiej trochę trudnej sytuacji, ponieważ ten psalm, który dzieci powiedziały, ta piosenka, ja myślę, że to było dzisiaj najlepsze kazanie. Ja nie jestem w stanie w ogóle powiedzieć nic, co byłoby lepsze od tego. I nawet jeśli były jakieś drobne pomyłki albo coś było niewyraźne, wiecie co, gdybyśmy my, dorośli, mieli się to nauczyć psalmu na pamięć i staralibyśmy, to co drugie z nas zapomniałoby słów, a co drugie mówiłoby niewyraźnie, gdzie naprawdę jestem pełna podziwu dla nich, bo takiemu małemu człowieczkowi trudniej stanąć przed takim dorosłym zborem niż nam przed sobą nawzajem. Także jestem bardzo poruszona. Trudno mi też teraz skupić myśli, mam nadzieję, że zaraz przejdę do swojego tematu. Temat dzisiejszego kazania. Niechaj się nie trwoży serce wasze. O tym chciałabym dziś mówić. Dlaczego? Każdy z nas ma takie sytuacje, kiedy po prostu się boimy. Kiedy nie wiemy, co zrobić, kiedy nie wiemy, co nas czeka, kiedy przed nami są jakieś takie chwile niepewne, co do których nie wiemy, czego się spodziewać. W takiej samej sytuacji byli uczniowie Chrystusa, kiedy On wypowiedział do nich dokładnie te słowa: niechaj się nie trwoży serce wasze. Dlaczego to jest takie ważne? Dlaczego to było dla nich takie ważne? Te słowa padły podczas ostatniej wieczerzy, kiedy ostatnia wieczerza sama była czymś zaskakującym dla uczniów. Padły tam słowa, pojawiły się sytuacje, których zupełnie się nie spodziewali, które w jakiś sposób wytrąciły ich z takiego spokoju, z takiej, no, może nie rutyny, bo chodzenie z Chrystusem nie było rutynowe, ale jednak w jakiś sposób już może wiedzieli, czego się spodziewać. Tutaj pierwsza sytuacja pojawia się, kiedy Chrystus myje im nogi, gdzie to całkowicie zaburza jakiś ich światopogląd, wytrąca ich z równowagi zupełnie. Później Chrystus mówi im straszne rzeczy o tym, że ktoś go wyda. Mówi o tym, co się z nim stanie, gdzie to w ogóle rujnuje ich oczekiwania, rujnuje ich jakieś pomysły na przyszłość, spodziewania. Jeden z was mnie wyda, no nie wiadomo, czego dalej oczekiwać. Chrystus mówi, że odejdzie od nich. Co oni mogą zrobić bez Niego? To pozostawia ich w takim zawieszeniu, że jestem pewna, że ich serca były pełne niepokoju, pełne niepewności, pełne trwogi. Nasze serca też często znajdują się w takiej sytuacji. Może nie do końca tak jak uczniowie, ale też zdarzają się momenty, kiedy jesteśmy pełni niepokoju, pełni niepewności, pełni trwogi właśnie. I dlatego chciałabym, żebyśmy wspólnie przestudiowali 14 rozdział Ewangelii Jana i znaleźli tam odpowiedź Chrystusa na wszystkie nasze obawy, na nasze lęki i na nasze niepokoje. Chciałabym, żebyśmy popatrzyli na ten rozdział jako może nie tyle pożegnanie się z uczniami, ale danie im recepty na ten czas, kiedy będą rozproszeni, kiedy będą zaniepokojeni, kiedy będą się bali i zupełnie nie będą wiedzieli, co dalej. Myślę, że nas też teraz często się boimy, a żyjemy w spokojnych czasach. Myślę, że czekają nas cięższe czasy, trudniejsze doświadczenia. I myślę, że te słowa, które Jezus powiedział w tym miejscu, są dla nas wyjątkowo ważne teraz w czasach, w jakich żyjemy. Takim początkiem do mojego rozważania jest pewna klamra, w której Chrystus zawarł swoje słowa. 14 rozdział rozpoczyna się słowami: niechaj się nie trwoży serce wasze, wierzcie w Boga i we mnie wierzcie. Natomiast w 27 wersecie tego rozdziału Chrystus kończy tą myśl, znowu powtarzając słowa: niechaj się nie trwoży serce wasze i niech się nie lęka. I czytając to, co jest zawarte pomiędzy powtórzeniem tych słów, możemy znaleźć rozwinięcie tego, możemy znaleźć argumenty Chrystusa, sposoby, w jaki sposób zatrzymać w sobie odwagę, w jaki sposób patrzeć na Niego pomimo przeciwności, pomimo spodziewanych kłopotów, pomimo naszych lęków, jakie mamy w sercu. Na samym początku, w pierwszych 6 wersetach, Chrystus odpowiada na taki podstawowy lęk, jaki pojawia się w apostołach, kiedy słyszą, że On ma od nich odejść.
Ja myślę, że w takiej sytuacji pierwsze co to pojawia się strach przed porzuceniem po prostu, który też nie jest opcją każdemu z nas, przed zostaniem samemu ze swoimi problemami, przed niepewną przyszłością. Zostawiliśmy wszystko, porzuciliśmy wszystko, poszliśmy za Chrystusem, On mówi, że odchodzi. Co z nami teraz? Jaka jest nasza przyszłość? Co przed nami się maluje? Chrystus odpowiada na to w ten sposób. Niechaj się nie trwoży serce wasze. Wierzcie w Boga i we mnie wierzcie. W domu Ojca mego wiele jest mieszkań. Gdyby było inaczej, byłbym wam powiedział. Idę przygotować wam miejsce. A jeśli pójdę i przygotuję wam miejsce, przyjdę znowu i wezmę was do siebie, abyście, gdzie ja jestem, i wy byli. I dokąd ja idę, wiecie i drogę znacie. Rzekł do niego Tomasz, Panie, nie wiemy, dokąd idziesz. Jakże możemy znać drogę? Odpowiedział mu Jezus, ja jestem droga i prawda i żywot. Nikt nie przychodzi do Ojca, tylko przeze mnie. Myślę, że Tomasz był przerażony, bo wcześniej Chrystus mówi Piotrowi, dokąd idę, ty teraz ze mną iść nie możesz, ale potem pójdziesz. I pojawia się pytanie, gdzie on idzie? Zostawia nas i co? I co my teraz mamy zrobić? Chrystus mówi, nie zostawiam was, nie porzucam was. Cały czas będziecie w moim sercu. Odchodzę od was nie dlatego, że nie mam ochoty dalej z wami przebywać, nie dlatego, że jesteście tacy beznadziejni i więcej nie chcę was widzieć. Odchodzę, żeby wam zapewnić przyszłość. Z tych słów bije niesamowita bliskość Chrystusa, niesamowite pragnienie przebywania z grzesznikiem. Pan Jezus idzie nie na zasadzie, że przygotuje nam dom, tak jak są te programy telewizyjne, gdzie przygotowują komuś dom. I ten ktoś wprowadza się do domu i sobie tam żyje. Pan Jezus przygotowuje dom, w którym będzie mieszkał z nami. Pan Jezus chce, żebyśmy byli z Nim tam, gdzie On teraz idzie. Żeby mieć z nami niesamowitą, bliską społeczność przez całą wieczność. To, że na pewien okres pozwolił, żeby uczniowie byli zagubieni, to nie znaczy, że ich opuścił, to nie znaczy, że ich porzucił. To, że my czasem jesteśmy zagubieni, to nigdy nie znaczy, że jesteśmy porzuceni przez Chrystusa. Możemy mieć pewność i możemy wierzyć, że Chrystus dba o nas, że Chrystus myśli o naszej przyszłości, że On ze swojej strony zrobił wszystko, żebyśmy całą wieczność mogli spędzić razem z Nim. Dalej, czego mogli bać się uczniowie? Myślę, że bardzo bali się bezsilności w momencie, kiedy zostaną sami. Pamiętam sytuację, kiedy przyszła osoba prosić ich o pomoc w wygonieniu demona i oni byli bezsilni, nie byli w stanie nic zrobić. Próbowali, pojawiła się desperacja. Dopiero w momencie, kiedy przyszedł Chrystus, On był w stanie to zrobić. Ja myślę, że to cały czas gdzieś było w ich głowach, że oni nie są w stanie sobie poradzić. No co my zrobimy? Chodząc z Chrystusem, ile razy padali, ile razy kłócili się, a bez Niego? Chrystus mówi, wierzcie mi, że ja jestem w Ojcu, a Ojciec we mnie. A jeśli by tak nie było, to dla samych uczynków wierzcie. Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, kto wierzy we mnie, ten także dokonywać będzie uczynków, które ja czynię i większe nad te czynić będzie. Bo ja idę do Ojca i o cokolwiek prosić będziecie w imieniu moim, to uczynię, aby Ojciec był uwielbiony w Synu. Jeśli o coś prosić będziecie w imieniu moim, spełnię to. Jeśli mnie miłujecie, przykazań moich przestrzegać będziecie. To są niesamowite obietnice. Uczniowie mieli zapewnienie od Chrystusa, że pomimo tego, że nie będą widzieć Go fizycznie obok siebie, pomimo tego, że nie będą mogli podejść do Niego fizycznie jako do człowieka i poprosić o radę, Chrystus odchodząc do nieba zapewnia im niesamowitą moc. I nie na zasadzie magicznej mocy, że teraz chciałbym coś i to mam, tylko Chrystus tłumacząc im swoją jedność z Bogiem, oferuje im taką samą jedność z sobą i z Bogiem. Wszystkim swoim uczniom, także nam obecnie, Chrystus obiecuje, że zachowując jedność, tak jak On zachowuje jedność z Bogiem, dążąc do jedności, dążąc do celów, jakie Bóg nam przedstawia, dążąc do wspólnoty, do relacji, jednocześnie mamy udział w niesamowitej mocy i to nie tylko mocy czynienia cudów, nie tylko mocy, która będzie spełniać nasze modlitwy, ale też niesamowitej mocy prowadzącej nas do posłuszeństwa.
To są te dwa zdania, które Chrystus tutaj wypowiada. Jeśli o coś prosić będziecie w imieniu moim, spełnię to. Jeśli mnie miłujecie, przykazań moich przestrzegać będziecie. Nie musicie martwić się, że jako ludzie jesteście bezradni, bezsilni, nie potraficie nic zrobić. Ja będę u Ojca i ja wam pomogę we wszystkim. Pomogę wam w problemach, z którymi nie jesteście w stanie sobie poradzić. Pomogę wam w waszych walkach z samymi sobą, z którymi też nie jesteście w stanie sobie poradzić. Ja jestem w stanie wam to zapewnić. I tutaj chciałam przeczytać dwa niesamowicie mocne dla mnie cytaty z życia Jezusa. Właśnie z jednej strony o tej modlitwie pełnej mocy i z drugiej strony o tym przestrzeganiu przykazań wynikającym z miłości. Modlitwa zanoszona do Boga w imię Chrystusa oznacza bardzo wiele. A przede wszystkim to, iż pragniemy posiąść Jego charakter, objawić Jego ducha i spełnić wyznaczoną przez Niego pracę. Jeśli nasza modlitwa dotyka Pana Boga w ten sposób, jeśli celem naszej modlitwy jest całkowite zbliżenie się do Boga, zjednoczenie się z Nim, poznanie Go, takie poznanie w 100%, to niesamowita moc jest dostępna dla nas w tym momencie. Moc, o jakiej nie mamy pojęcia, bo Pan Bóg obiecuje nam, że zatroszczy się o wszystkie nasze potrzeby. I drugi cytat. Gdy zgodnie z naszym przywilejem poznania Boga, poznamy Go wreszcie, życie nasze stanie się pasmem nieustannego posłuszeństwa. Przez poznanie charakteru Chrystusa, przez wspólnotę z Bogiem osiągniemy stan, w którym całkowicie znienawidzimy grzech. Takie coś dla nas fizycznie, jako dla ludzi, jest niemożliwe do osiągnięcia. Ale Chrystus obiecuje, że przez miłość do Niego, że przez poznanie Jego charakteru, przez zupełną wspólnotę z Bogiem, osiągniemy stan, w którym całkowicie znienawidzimy grzech. Dalsze słowa Chrystusa odpowiadają na kolejne lęki uczniów i nasze dzisiaj obecne. Lęk przed samotnością, lęk przed opuszczeniem, lęk przed pozostaniem ze wszystkim na własnych barkach. Pan Jezus odejdzie i kto się o nas zatroszczy tutaj, na ziemi? Kto się nami zaopiekuje? W 16 wierszu Chrystus odpowiada na to. Ja prosić będę Ojca i da wam innego Pocieszyciela, aby był z wami na wieki. Ducha prawdy, którego świat przyjąć nie może, bo go nie widzi i nie zna. Wy go znacie, bo przebywa wśród was i w was będzie. Nie zostawię was sierotami, przyjdę do was. Chrystus po raz kolejny podkreśla, że mamy dla Niego znaczenie, że to nie jest tak, że On idzie i nas zostawia. Chrystus przyjdzie do nas, a na ten czas, kiedy zostajemy na ziemi, a Chrystus idzie do nieba, mamy niesamowity przywilej współpracy i przebywania w towarzystwie Ducha Świętego, który i Chrystus we wspaniały sposób wszelkie możliwe obawy uczniów uspokaja, pokazując im, że jest to Duch Prawdy. Jest to osoba, której można zaufać, która w żaden sposób nas nie zwiedzie, nie oszuka. To jest Duch Prawdy. Druga rzecz, będzie z nami na wieki. Nie musimy się martwić, że Duch Święty nauczy nas czegoś, a później zostawi nas samymi i my teraz musimy sobie radzić i umieć to, co nam pokazał. Duch Święty będzie z nami na wieki, będzie z nami przez cały czas. Przez cały czas mamy poprzez Ducha Świętego dostęp do Chrystusa, który jest teraz w niebie. I trzecia rzecz, Chrystus wskazuje uczniom, że to nie jest tak, że nieznana moc nimi owładnie albo stanie się coś, czego do tej pory nigdy nie doświadczyli, poprzez słowa, że wy go znacie, bo przebywa wśród was i w was będzie. Jako ludzie mamy pewne obawy wobec innych, których nie znamy, wobec sytuacji, z którymi nie mieliśmy do czynienia. Dlatego Chrystus mówi, to nie jest nic nowego. To nie jest ktoś, kogo dopiero będziecie musieli poznać, z kim dopiero zaczniecie współpracę. Znacie go, przebywa wśród was. I teraz, kiedy ja odchodzę, zostawiam go z wami, poprzez niego macie dostęp do mnie i on będzie z wami na wieki, będzie z wami Duch Prawdy. I tutaj pojawia się pewien podział. Chrystus mówi, że świat nie może przyjąć Ducha Prawdy, bo go nie widzi i nie zna. Wy go znacie, bo przebywa wśród was i w was będzie. Z tego myślę, że mógł zrodzić się kolejny lęk uczniów. Będziemy inni.
odróżniamy się, nagle stajemy się grupą, która w jakiś sposób wyróżnia się spośród innych. Judasz nie Iskariota w 22 wersecie wypowiada nawet pytanie: Panie, cóż się stało, że masz się nam objawić, a nie światu? Oni spodziewali się, że wszyscy Żydzi, wszyscy Izraelici razem, wszyscy wspólnie pójdą za tą prawdą, którą Chrystus im objawia. Tutaj okazuje się, że oni jako grupa będą w pewien sposób różnić się od całości społeczeństwa. Będą inni. Z jednej strony jest to wyróżnienie takie pozytywne. Mają obietnicę Ducha Świętego, którego nie będzie w świecie. Z drugiej strony dla człowieka, po prostu dla człowieka, trudno jest być innym. Trudno jest zawsze się odróżniać. My wiemy, z czym to się wiąże. Często z wytykaniem palcami, często z brakiem przyjaciół, z niezrozumieniem. Z tego wszystkiego i my, i oni zdawali sobie sprawę. Ale Chrystus i na to znajduje odpowiedź. Nie zapewnia ich, że tak nie będzie, ale pokazuje to z zupełnie innej perspektywy. Przeczytam jeszcze raz od wiersza 21. Kto ma przykazania moje i przestrzega ich, ten mnie miłuje. A kto mnie miłuje, tego też będzie miłował Ojciec i ja miłować go będę i objawię mu samego siebie. Rzekł Judasz nie Iskariota: Panie, cóż się stało, że masz się nam objawić, a nie światu? Odpowiedział Jezus i rzekł mu: Jeśli kto mnie miłuje, słowa mojego przestrzegać będzie i Ojciec mój umiłuje go i do niego przyjdziemy i u niego zamieszkamy. Kto mnie nie miłuje, ten słów moich nie przestrzega, a przecież słowo, które słyszycie, nie jest moim słowem, lecz Ojca, który mnie posłał. Niesamowita obietnica. Tak, świat się podzieli. Tak, będziecie w mniejszości. Owszem, nie znajdziecie przyjaciół, będziecie inni od wszystkich. Ale jeśli kto mnie miłuje, Ojciec mój umiłuje go, do niego przyjdziemy i u niego zamieszkamy. Wcześniej Chrystus mówi: objawię mu samego siebie. Nawet jeśli nie będziecie mieć przyjaciół w świecie, Chrystus mówi, że będę z tobą w tak bliskich relacjach, jakich nie jesteś w stanie być z innymi ludźmi. Moja miłość do ciebie jest czymś tak potężnym, że warto poświęcić te relacje ze światem. Warto wejść w tą relację, w ten związek z Bogiem i pozwolić mu przyjść do nas i zamieszkać u nas. I pozwolić mu na taką bliską, rodzinną, wyjątkową więź, wyjątkową relację. Niezależnie od tego, że będziemy się odróżniać. Ale Pan Jezus mówi, że kto mnie nie miłuje, ten słów moich nie przestrzega, a przecież słowo, które słyszycie, nie jest moim słowem, lecz Ojca, który mnie posłał. Wiecie co, w tej chwili ja chyba jestem bardzo podobna do apostołów, bo pierwsze, co przyszłoby mi na myśl, to: ale ja nie pamiętam wszystkich słów Chrystusa. Chrystus mówi, że słowa, które powiedział, są Bożymi słowami. Że kto go miłuje, ten przestrzega jego słów. Widzimy później, kiedy uczniowie idą do Emaus, jak słaba była ich znajomość słów, jak niewiele pamiętali, ile im brakowało, ile nam brakuje. Chrystus mówi: to wam powiedziałem z wami przebywając, lecz Pocieszyciel, Duch Święty, którego Ojciec pośle w imieniu moim, nauczy was wszystkiego i przypomni wam wszystko, co wam powiedziałem. Więc znowu, nie musicie się bać. Nie musicie przejmować się aż tak bardzo tym, że kiedyś, 2 lata temu, nie wiedzieliście, że to będzie ważne. Nie byliście tacy uważni, że czasem myśli po prostu wam uciekną. Jeśli mnie miłujecie, ja przyjdę do was, a jeśli chcecie przestrzegać moich słów, jeśli naprawdę tego chcecie, Duch Święty wam to przypomni. Duch Święty was nauczy tego, czego jeszcze teraz nie rozumiecie. Chrystus wielokrotnie mówił, że chciałbym jeszcze wiele wam powiedzieć, ale teraz nie jesteście w stanie tego zrozumieć. Tutaj uczniowie mają gwarancję od Pana Jezusa, że to, czego teraz im brakuje, że to, czego teraz nie rozumieją, pomimo tego, że Chrystus fizycznie odchodzi od nich, to nie ucieknie, to nie zniknie, to nie zginie. Mają pomoc, niesamowitą pomoc, która jest w stanie przypomnieć im to, co jest ważne. Zrozumieć to, czego teraz nie rozumieją. My też mamy niesamowitą pomoc. I jest wiele tekstów w Biblii, których nie rozumiemy, których nie znamy. Ja czytając Ewangelię, czasem widzę pewien werset i zastanawiam się, ja go chyba tu wcześniej nie widziałam. Czasem jest to werset, który zmienia w ogóle moje spojrzenie na całą
całą historię w tej Ewangelii. Jestem przekonana, że Duch Święty pokazuje mi w miarę rozwoju, w miarę chodzenia z Bogiem, teksty, których wcześniej nie zrozumiałabym, teksty, których teraz nie rozumiem, mogę mieć nadzieję, mogę mieć wiarę, mogę ufać Chrystusowi, że zrozumiem to, że Duch Święty w odpowiednim czasie pokaże mi wszystko, co jest mi potrzebne i nauczy mnie wszystko, co powinnam zrozumieć. I na końcu, w podsumowaniu tych wszystkich argumentów, które Chrystus podaje, mówi coś, co chyba jest najważniejsze, coś, co chyba jest podsumowaniem tego wszystkiego. Pokój zostawiam wam. Mój pokój daję wam. Nie jak świat daje, ja wam daję. Niech się nie trwoży serce wasze i niech się nie lęka. Dla człowieka, który stoi przed wyzwaniami, który stoi przed niepewnością, pokój Chrystusa jest największym darem, jaki można otrzymać. Wszystkie Jego zapewnienia o Jego bliskości, o Jego miłości, o jedności, do której chce nas zaprosić, do swojej jedności z Bogiem. W swojej arcykapłańskiej modlitwie Chrystus mówi, że jest jedno z Ojcem i że chce, żebyśmy my też byli z Nim tak jedno. Czy mamy całą lekcję o jedności, ale jestem pewna, że pomimo całego tego kwartału nie jesteśmy w stanie nawet wyobrazić sobie, do jakiej jedności zaprasza nas Chrystus. Jest to Chrystus, jaką On ma z Ojcem. To jest jedność, w której my możemy uczestniczyć. Wszystkie obietnice, które tutaj daje, to jest po prostu niesamowite. I jedyne polecenia, które daje uczniom w tym momencie, w tym rozdziale, to jest w wierszu pierwszym. Wierzcie w Boga i we mnie wierzcie. I to jest w wierszu 11. Wierzcie mi, że ja jestem w Ojcu, a Ojciec we mnie. To są nasze zadania, to są nasze polecenia. To jest droga, przez którą wszystkie obietnice tutaj zawarte możemy uzyskać, możemy do nich wejść. A to każda z tych obietnic, na temat każdej z tych obietnic można powiedzieć niezliczona ilość kazań. To są tak głębokie obietnice, tak głębokie słowa, taka tęsknota Chrystusa za nami jest w nich zawarta, że naprawdę jako ludzie, którzy jeszcze żyjemy w tym grzesznym świecie, którzy jeszcze mamy w sobie pewne bariery, nie jesteśmy w stanie sobie tego uzmysłowić, ale wkraczając powoli w tą jedność z Chrystusem, w tą wspólnotę i w tą relację, poznajemy Go w taki sposób, że naprawdę wszystko inne, wszystkie nasze lęki i wszystkie nasze obawy nie mają żadnego znaczenia. Chciałabym zakończyć słowami Pawła, który jestem pewna, czytając te słowa, że doświadczył właśnie takiej relacji z Bogiem. To są słowa z listu do Filipian, które były czytane na początku drugiej części, z 4 rozdziału, wersety 6 i 7. Nie troszczcie się o nic, ale we wszystkim, w modlitwie i błaganiach, z dziękczynieniem powierzcie prośby wasze Bogu. A pokój Boży, który przewyższa wszelki rozum, strzec będzie serc waszych i myśli waszych w Chrystusie Jezusie. I to też jest jakby podsumowanie tego, co Chrystus mówił. Nie musimy się bać. Nie musimy bać się samotności. Nie musimy bać się o swoją przyszłość. Nie musimy bać się odrzucenia. Nie musimy bać się tego, że nigdy nie poradzimy sobie ze swoimi grzechami. Nie troszcie się o nic, ale we wszystkim, w modlitwie i błaganiach, z dziękczynieniem powierzcie prośby wasze Bogu. A pokój Boży, o którym także Chrystus mówił w tamtym miejscu, pokój Boży strzec będzie serc waszych i myśli waszych w Chrystusie Jezusie. Amen. Amen.